piątek Zarząd Dróg i Transportu rozpoczął akcję informacyjną dla mieszkańców Olechowa dotyczącą wydłużenia trasy WZ. Rozwieszamy tutaj na osiedlach m.in. około 400 plakatów, które będą przypominały mieszkańcom o tej inwestycji. Przypominać mieszkańcom o inwestycji raczej nie trzeba. Przebudowie trasy WZ towarzyszą zwężenia, przełożenia ruchu i inne utrudnienia. Ale urzędnicy przekonują, że warto się przemęczyć, bo powstanie nowa linia, która ułatwi dotarcie do centrum. Przebieg linii tramwajowej jest w pasie dzielącym ulicy Rokicińskiej pomiędzy jezdniami. Następnie skręca tramwaj w prawo w ulicę Hetmańską i w stronie wschodniej jej jest przebieg, aby dojechać do ulicy Aleja Ofiar Terroryzmu 11 września i do pętli na Delu. Na razie wiadomo, że do pętli Del pojadą tramwaje jednej linii. Dziesiątka na pewno, zastanawiamy się nad trójką. W momencie wprowadzenia linii autobusowej, tramwajowej będziemy analizować potrzebę uruchomienia dodatkowych linii. Kontrowersje wzbudza przebieg linii tramwajowej blisko Placu Zabaw przy ulicy Kazimierza Odnowiciela. 30 metrów to bezpieczna odległość. Plac Zabaw jest ogrodzony. Między torowiskiem a placem zabaw jest duża przestrzeń terenu zielonego. Tramwaj po nowym torowisku będzie poruszał się cicho. Są maty wybuszające, będą to nowoczesne składy, więc myślę, że to dobre rozwiązanie, zdecydowanie lepsze niż gdyby tam miały kursować autobusy. Nowy fragment linii tramwajowej ma być gotowy do końca października przyszłego roku. Inwestycja będzie kosztować 30 milionów złotych.